Dobra, zrobimy sobie taki unboxing. Nadeszły właśnie świeżutkie numery dwumiesięcznika Któż jak Bóg. Mamy tutaj bardzo ciekawy dział, w którym egzorcysta Zbigniew Baran Michalita odpowiada na pytania czytelników. Czy katolicy mogą robić sobie tatuaże? Pyta Basia. Odpowiada ksiądz Baran. Zacznijmy od tego, że przytłaczająca większość tatuaży nie przedstawia scen, których celem byłoby wysławianie Boga czy Maryi. Co do zasady, służą one w mniejszym czy większym stopniu oddawaniu czci złemu. Dlatego też zasadniczo katolik nie tatuuje się nigdy i nigdzie, nawet pobożnymi przedstawieniami. Jeżeli potrzebujemy wizerunków, które pomogą nam kierować myśli i modlitwy ku Bogu, mamy od tego ołtarze, kaplice i obrazy. Gdyby tatuaże były czymś pobożnym, wykonywano by je w kościołach. Zajmowaliby się tym księża. A tymczasem tatuatorzy często w mniejszym czy większym stopniu oddani są złemu. Zły duch może uznawać człowieka oznaczonego danym symbolem za swojego. Diabeł nie czyni rozróżnienia pomiędzy posiadaniem danej rzeczy, a posiadaniem jej właściciela. Czytelniczka pyta, czy ofiara molestowania seksualnego powinna skonsultować swoją tragedię z egzorcystą? Odpowiada ksiądz Baran. Ofiary molestowania seksualnego są straszliwie poranione psychicznie. Jeżeli oprawca takiej osoby świadomie współpracował z diabłem, obok ran psychicznych, mógł on pozostawić swojej ofierze demona, który ją zniewala. Dlatego kontakt z egzorcystą jest w takiej sytuacji absolutnie wskazany. Bóg z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro. Sam wielokrotnie dziękowałem mu za zło, które mnie dotknęło. Właśnie dlatego, że wyprowadzał z niego dobro. K***a, obrzydliwość, nawet się to czytać, tego nie da spokojnie. No tak, tu opętanie przez walenie gruchy. To już sobie odpuścimy. Dobra. Numer marcowy. Gdzie to jest? O, jest. Często nawiedzają mnie sny erotyczne, niezwykle plugawe. Czy traktować to jako dręczenie ze strony szatana? Jak powinnam zachować się w tej sytuacji? Pyta czytelniczka. Odpowiedź księdza Barana. Zdecydowanie może to być dręczenie szatańskie, ale podłoże takich snów bywa różnorakie. Na pewno warto w tej sytuacji przynajmniej telefonicznie porozmawiać ze swoim egzorcystą, by rozeznać przyczynę. Srogie piguły, Sebastianie. Niektórzy duchowni, próbując usprawiedliwić księży dopuszczających się przestępstw seksualnych, mówią, iż ich uczynki to tak naprawdę działanie szatana. Czy takie stawianie sprawy nie jest próbą zrzucenia winy i odpowiedzialności? Pyta czytelniczka. Odpowiedź księdza Barana. Doprowadzenie zwłaszcza osoby konsekrowanej, a więc szczególnie poświęconej Bogu, do takich przestępstw, diabeł z pewnością traktuje jako ogromny sukces. Z pewnością jest w tym jego działanie. Gdzie zaś przebiega granica pomiędzy osobistą odpowiedzialnością za grzechy a oddziaływaniem diabelskim? My, ludzie, nie jesteśmy w stanie jej wytyczyć, ale Bóg nie będzie miał z tym problemu. To jest dobre, to jest mocne. Pewien duchowny stwierdził niedawno w internecie, że większość ludzi idzie do piekła. Czy tego rodzaju stwierdzenia są uprawnione? Skąd możemy to wiedzieć? Czy nie skutkuje to niepotrzebnym niepokojem wśród wiernych? Pyta czytelniczka. Trzeba być w tej materii realistą. Weźmy na przykład naród niemiecki. Zgodnie z najnowszymi danymi, ponad połowa Niemców deklaruje się jako ateiści. Jako katolicy deklaruje się jedynie około 23%. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie nie chcę straszyć, ale takie są statystyki. To jest też dobre. Ogromną popularność zyskał w ostatnim czasie serial Wednesday. Niektórzy duchowni przestrzegają przed jego oglądaniem. Jakie mogą być skutki karmienia się tego rodzaju treściami? Czy można w ten sposób nieświadomie otworzyć się na działanie szatana? Pyta czytelniczka. Odpowiada ksiądz Baran. Nie oglądałem tego serialu, ale podpytałem o niego kilka osób i zdecydowanie podzielam ich stanowisko. W serialu pojawiają się sceny, w których dobro jest pomieszane ze złem i brutalnością. Przez takie seriale jak Wednesday mentalność diabelska ogarnia coraz to większą liczbę ludzi, zwłaszcza młodych.
Na jednym z portali recenzujących filmy czytamy, iż podobał się on 97% użytkowników. A takie recenzje zachęcają kolejne osoby. Wednesday ukazuje sceny magiczne, czy wprost okultystyczne. Jakie mogą być tego skutki? Coraz większa obojętność, czy nawet odraza względem rzeczy świętych, modlitwy i praktyk religijnych. Przemiany społeczne, o jakich wspomniałem w poprzedniej odpowiedzi, a takie obserwujemy choćby w Niemczech. Ojku. Bardzo kategoryczna ocena, jak na serial, którego się nie oglądało. Taką mam tutaj prasę katolicką. Trzeba będzie to głównie jeszcze zeskanować. Więcej o dokonaniach egzorcystów na stronie egzorcyzmypolskie.pl.